Hej wszystkim, z tej strony Monika Rajska i zapraszam Was na poniedziałkową, zaćmieniową aktualizację procesów na przestrzeni. Prosto z warsztatów, ale zdążę Wam jeszcze dzisiaj złapać ostatnie promienie tego zaćmienia, chociaż tak naprawdę ono będzie miało na nas dużo większy i dużo dłuższy wpływ. I już na nas oddziaływowało od jakiegoś dobrego miesiąca i przez najbliższy następny miesiąc oczywiście też będzie oddziaływać. Na czym to polega, to działanie tej sytuacji polega na tym, że te tematy, które w tej chwili są u Was podkreślane, one będą bardziej jeszcze uwydatniane, będziemy to rozwiązywać, te problemy, czy będziemy dążyć do tego, o co nam chodzi. Samo zaćmienie z siebie nie ma działań zmiennych, chociaż możecie tutaj uważać, czy gdzieś tam zwracać uwagę na sporą ilość niespodzianek, czy zwrotów akcji, które mogą być zupełnie, przedstawiać sytuację zupełnie w innym świetle niż do tej pory tą sytuację widzieliście, nawet czasami sytuacje przegrane, czy takie sytuacje, które traktowaliśmy, że już to poszło i już to się nie uda tego naprawić, one mogą nagle się przekręcić w drugą stronę i jest wtedy taka opcja. Oczywiście nie wszystkie sytuacje, ale część z tych sytuacji tak. No więc dobrze, mamy dzisiaj zaćmienie Księżyca i to zaćmienie Księżyca jest dosyć mocne, bo ono jest intensyfikowane kilkoma innymi jeszcze układami w Układzie Słonecznym, które gdzieś tam te podkreślają obecność pewnych potencjałów, jeszcze bardziej podkreśla to zaćmienie. Przed nami kwiecień. Kwiecień będzie bardzo ciekawym miesiącem, jeżeli chodzi o przestrzeń, dlatego że tam jest już dzisiaj widać. Oczywiście kwiecień też swoje zaćmienie ma na początku. Natomiast już dzisiaj widać, że tam się będzie dużo działo, bo tam jest bardzo dużo zmiennych, więc jest warstwy się zaczynają na siebie nakładać, ale co ciekawego, te warstwy zaczynają siebie wzajemnie przepychać, czyli coś, co zupełnie już nie powinno istnieć w naszym życiu, funkcjonować, czyli coś, co jest obciążone treściami pierwszopoziomowymi, coś, co już nam nie służy, coś, co jest gdzieś rozpraszające nas z miejsca, w którym chcielibyśmy być, co nam przeszkadza. To jest chyba najlepsze słowo, co nam przeszkadza w osiąganiu swoich celów, to zostaje zmiażdżone wręcz. I te naciski, które tam się mogą odbywać w kwietniu, będą mocne, więc między innymi warsztat, który właśnie się skończył w weekend, był w Gdyni, mocno dotyczył przygotowania właśnie ludzi, nas wszystkich do tego procesu, czyli integracja przeszłości z przyszłością. Więc znowuż, nie ma co się nastawiać absolutnie na niszczenie, czyli wszelkie lęki związane z wojną, z jakąś agresją. Oczywiście, że będą konflikty, ale zaraz Wam powiem, czemu będą te konflikty, ale będzie narastało ciśnienie w klimacie wojennym, ale ono się nie skończy dosłownie tak, jak się nam wydaje. Właśnie nie, właśnie to wąskie gardło, przez które teraz będziemy przechodzić, będzie, czyli no właśnie to teraz się zaczyna, to znaczy zaczęło się już kilka dni temu, w zeszłym tygodniu już się zaczęło to wąskie gardło, ale teraz się tak jakby przechodzimy przez takie oczko igielne wręcz i przez te dwa tygodnie najbliższe to będziemy mieli takie poczucie właśnie takiego oczka, takiego, że to jest wszystko z bardzo dużą precyzją i tutaj trzeba być też precyzyjnym w określaniu tego, co się chce, czego się nie chce, co ma być, a czego ma nie być. No dobra, więc to jest pierwsza sprawa. I teraz tu ma oczywiście bardzo duże znaczenie, będą miały relacje. O wiadomo, że relacje, jak słowo relacje się mówi, to od razu każdy myśli o swoim partnerze, partnerce. Też, jasne, o ile jest potencjał w tym miejscu do jakichś tam powiedzmy rozmów czy zmian. Natomiast generalnie chodzi o relacje z otoczeniem, ze światem, z pracą, z rodziną, z sąsiadami, z miejscem, w którym się mieszka. To są wszystko, to jest wszystko otoczenie. To nie chodzi zawsze tylko o relacje, to nie są tylko relacje, no mówię, z partnerem czy z partnerką. Więc te zmiany będą następować na tych wszystkich poziomach. I na czym to polega? Tu chodzi też o wybudowanie tego trzeciego algorytmu, o którym ja cały czas mówię, czyli tego kompromisu. Skoro nie tak, nie tak, to jak? I ta trzecia droga to jest właśnie rozwiązanie tych problemów, które w tej chwili Wam wychodzą. I teraz tak,
O co chodzi w tych relacjach? Prawdopodobnie dzisiaj słyszycie od wszystkich astrologów, że właśnie ta pełnia, bo jeszcze jest nazwatek pełnia i zaćmienie księżyc, to są emocje, więc będą wychodziły Wam, mogą wychodzić Wam różne przedziwne konfiguracje w Waszych związkach na przykład. Lub w relacjach dla tych, którzy nie mają związków. Okej, okay, w porządku, zgadzam się, tylko że z drugiej strony to jest jeden temat, ale z drugiej strony też chodzi właśnie o to, w jaki sposób my mamy relacje ze środowiskiem, czy tam jest partner, czy tam jest partnerka, czy tam jest praca, czy tam jest szef, czy tam jest siostra, brat i tak dalej. To jest, generalnie chodzi o nas, kontra, nawet nie kontra, tylko w układzie z tą drugą siłą, czyli zewnętrzną siłą. I teraz... Wiadomo, że wszyscy cały czas uczymy się tego, stawiam na siebie, jestem sobą, muszę zawsze przeforsowywać tylko to, co ja chcę i to, bo to jest najważniejsze, bo ja tego chcę. Nie, to jest już egoizm. Tu my mamy sobie pogodzić z obecnością świata zewnętrznego i znaleźć rozwiązanie pomiędzy mną a światem zewnętrznym, czyli tak naprawdę relacja ze światem zewnętrznym jest Ci potrzebna po to, żebyś wzrastał w świadomości. W związku z tym to, co się dzieje w świecie zewnętrznym, nie możesz tego odrzucić, tylko właśnie teraz, w związku z tym, że jest wiosna, to jest pierwsza sprawa, że to jest wiosna. Gdyby to była jesień, to możemy wyrzucać do śmietnika wszystko po kolei. Natomiast na wiosnę nie. Wiosna Ci pokazuje to, co trzeba zrobić, zmienić, trzeba to przyjąć. Więc musisz to przyjąć z przestrzeni zewnętrznej do środka, to wciągnąć. I znaleźć dla tego miejsce i rozwiązanie. Odnaleźć się w relacji ze światem zewnętrznym, czy w relacji dosłownie już punktowej relacji z partnerem, z rodziną, z dziećmi, z szefem, z przyjaciółką i tak dalej. Te wszystkie relacje w tej chwili będą przerabiane, bo wiadomo, że nie każdy jest w związku i na przykład nie każdy jest w pracy, nie każdy ma szefa, ja na przykład nie mam. Nie każdy jest w tym momencie, nie wiem, nie każdy ma rodziców, z którymi się może kłócić, czy nie kłócić, czy mieć jakieś układy, niewyjaśnione sprawy, które może wyjaśnić, bo rodzice żyją. Jest jeszcze dużo ludzi, którzy ma rodziców już na tamtym świecie. Więc właśnie o to chodzi, że to wszystkie te warianty można teraz przerabiać. Czyli wchłaniamy treści z zewnątrz po to, żeby znaleźć dla nich miejsce w środku. I siebie w tym kontekście, ponieważ bardzo dużo blokad, które w tej chwili mogą Wam wychodzić, niezadowolenie, frustracja, konfliktowość, niechęć do różnych tematów właśnie będzie wynikała z tego, że my odrzucamy coś, co z tej przestrzeni zewnętrznej do nas przyszło, czy przychodzi, lub jest już po prostu, jako stały punkt typu na przykład rodzina. I teraz rodzina, czyli na przykład poprzednie pokolenia oczywiście, tak? To już jest niezmienne. Więc teraz tak, jeżeli ja czegoś z tej przestrzeni nie chcę przyjąć, to ciągle odrzucam, co jednocześnie mnie hamuje, ponieważ jest to mój zasób z tym związany, który jest blokowany, który mi nie pozwala ruszyć do przodu. I to są powody, dla których ja nie mogę zrobić procesu. W związku z procesu, który doprowadzi mnie w ogóle do czegoś innego, czyli na przykład do spełnienia swojego marzenia związane z karierą, do odnalezienia się w jakimś nowej sytuacji życiowej, czy do podjęcia decyzji związane ze zmianą miejsca zamieszkania i tak dalej, i tak dalej. Tutaj możecie właśnie w tym momencie, w tym czasie dochodzić do takich wniosków, że ani Wam się nie podoba miejsce, w którym jesteście, ani nie podobają się Wam ludzie, z którymi jesteście, ale tu nie chodzi o to. Oczywiście, jeżeli chcecie się wyprowadzać, to tam jest, to jest ok, to jest dobry czas w ogóle na takie rzeczy. Natomiast właśnie to pogodzenie z tym. Co w związku z tym, że się wyprowadzę? Czy dlaczego się nie mogę wyprowadzić? Czy Ty jesteś wolna, wolny? Czy Ty czujesz tą swobodę poruszania się po swojej rzeczywistości? Czy Ty masz po prostu super pomysł wyjechania gdzieś daleko i nagle po prostu to się dzieje? Czy się blokujesz? Nie mogę zostawić tego, owego, a ja nie wiadomo jak to będzie, a coś mi się stanie, a nie starczy mi pieniędzy, a co ja tam będę robić, a może ktoś mnie porwie. I to wszystko powoduje, że nie robimy tego, co tak naprawdę czujemy w środku. I właśnie o tym jest aktualne zaćmienie, które będzie nam bardzo wyraźnie pokazywać to, gdzie są te blokady, których my nie chcemy z zewnątrz, nie przyjmujemy do środka. Czyli nie, ja tego nie chcę, bo nie dam rady. I tu są właśnie przestań, wtedy wyskakuje z próbami bohaterów. No jak nie dasz rady, jak musisz. Czyli właśnie im mniej my robimy rzeczy z czakry serca, czyli nie robimy tego, co powinniśmy robić na zasadzie swoich własnych decyzji, tym więcej, tym częściej przestrzeń nas załatwia próbami bohatera. Te próby bohatera występują wtedy, kiedy my oporni jesteśmy do wykonywania posłusznie wobec swojej własnej czakry serca
procesów. Jeżeli ich nie robimy, to wtedy przestrzeń nas niejako na siłę przesadzi w to miejsce. Tak samo właśnie i takimi punktami na siłę to są właśnie takie organizowane eventy przez przestrzeń, jak zaćmienie, pełnia, czy jakieś inne zaćmienie słońca, czy kwadratura, czy jakaś opozycja, czy retrogradacja, bo jeszcze dodatkowo do tego wszystkiego pamiętajcie, że ja ciągle jeszcze trochę siedzę w astrologii, Merkury w retro, gradację właśnie się zbliża. Czyli z jednej strony będziemy mieli wulkan energii, ponieważ zaczynamy nam budować nową warstwę, która potrzebuje dużej aktywności, z drugiej strony Merkury w retro nas tak cofnie, zatrzyma nas w tym wszystkim. Ale to jest swego rodzaju wenty bezpieczeństwa. Co byśmy nie poszaleli za bardzo. Z trzeciej strony mamy dwa zaćmienia, czyli aktualnie trwające i za tydzień następne w Słońcu, czyli w tej energii głównej, która nas, tej aktywności, więc tamto zaćmienie jeszcze bardziej nam coś zasłoni, odsłaniając czy zmieniając oświetlenie tematów. Czyli to, co się do tej pory wydawało ważne, nagle zostanie schowane i wyjdzie coś, co w ogóle dotyczyło tego tematu ważnego, tylko coś innego jest jeszcze ważniejszego, więc obserwujcie swoje uczucia i emocje dzisiaj, a również za tydzień. Oczywiście, że ja jeszcze zrobię niejedną aktualizację, a nawet i prognozę. Zdaje się, że już za chwilę koniec marca. Oczywiście tradycyjnie postaram się zrobić to pierwszego i oczywiście o 11 na live'a. No, natomiast właśnie wracając do tego procesu aktualnego, no to mamy ten proces tu i teraz, mięsiście, przewala się w nas wszystko i obserwujemy lęki, czego nie możemy robić, co nas blokuje, jak my byśmy chcieli, to co potrzebujemy i teraz będzie czas nowych początków, czyli będą też z jednej strony pewne sprawy będą się kończyły, ale właśnie uwaga, tu jest swego rodzaju kompromis potrzebny. Ten kompromis nie jest kompromisem, bo wiem, że ludzie jak słyszą słowo kompromis, to raczej widzą dwie przegrane osoby, aniżeli dwie wygrane osoby, tylko mniej wygrane niż by chciały. Generalnie przestrzeń zawsze z nami idzie na jakiś kompromis, bo musi z nami na kompromis, bo nigdy nie mamy 100% tego, co chcemy, ale przestrzeń też nie ma 100% tego, co chce, bo wszystko w ostatecznym rozliczeniu daje nam czas. Czas nam daje to 100%, tylko z czas, to jest proces. Wszystko, co chcecie, dostaniecie tylko z czasem. Wszystko, czego nie ma być w Waszym życiu, nie będzie tylko z czasem. I ten czas jest właśnie tą linią spełnienia marzeń i spełnienia życzeń. Czas. Spełniania celu. Czas. To jest właśnie ta waluta przestrzeni, to jest jej siła, to jest siła czasu. A my w tym czasie mamy robić te procesy, które nas przez ten czas prowadzą. I o to tu chodzi. No więc dobrze, więc teraz z jednej strony to nie jest proste, ponieważ w związku z tym, że pewne rzeczy na pierwszy rzut oka wydają się oczywiste, odrzucić, wyrzucić, zamknąć, zerwać, zwolnić się, zwolnić kogoś, zmienić w ogóle całą koncepcję. To jest, na to się wydawałoby najprostsze. Stać nagle wolnym, w ogóle niezwiązany z niczym i gdzieś nagle dryfować niczym wolny elektron. Tak by się mogło wydawać, że to jest dobre rozwiązanie, ale tutaj w tym momencie przestrzeń do nas wychodzi, że trzecie rozwiązanie, czyli kolejna warstwa, już jesteśmy za mądrzy na to, żeby po prostu coś wyrzucić. Już jesteśmy za mądrzy na to, żeby coś z czegoś po prostu zrezygnować, bo mi to nie pasuje. Ty masz znaleźć na to odpowiedź, dlaczego to się w ogóle pojawiło w twojej przestrzeni. Ileż razy będziesz wyrzucać, czy rezygnować z tego samego procesu? Ile razy będziesz w tym miejscu? Ponieważ masz gwarancję z przestrzeni, że jeżeli teraz tego nie przerobisz, to przyjdzie za 3 miesiące następny raz ta sama sytuacja. I właśnie to jest to, tak? 3 miesiące, 6 miesięcy, 9 miesięcy. To są te czasy, to są te momenty, odcinki, w których przestrzeń niestety jakby mamy egzamin poprawkowy z tego, co żeśmy nie zaliczyli za pierwszym razem, bo wygodniej było coś wyrzucić. I właśnie najczęściej to się odbywa w wyrzucaniu czegoś w relacjach ze światem, czyli my rezygnujemy, my odrzucamy jakiś element związany ze światem zewnętrznym, bo on nam nie pasuje do naszej układanki, bo ona jest prosta i my chcemy tak wprost czarny sposób funkcjonować, a teraz ten dualizm właśnie się rozsypuje i właśnie teraz tego dualizmu już nie będzie, więc rozwiązań na zasadzie czarno-biało, wyrzucam, to jest do wyżalenia, to może zostać, już nie będzie, więc trzeba szukać rozwiązań dodatkowych, czyli tak jak na przykład w związkach partnerskich, romantycznych związkach. Ktoś coś zrobił i nagle to jest oczywiście do wyrzucenia, to jest oczywiście do zakończenia, ponieważ to było za bardzo, ale
Teraz właśnie przestrzeń chce, żebyśmy my znaleźli trzecie rozwiązanie, że coś zmienić w jakiejś relacji, w jakimś układzie, czyli dlaczego to się wydarzyło, to się zapytaj samego czy samej siebie, dlaczego to się wydarzyło w Twojej sytuacji, w Twojej sprawie, bo związek z tą osobą jest Twoją sprawą, taką wręcz ewolucyjną czasem. Więc generalnie, jeżeli będziemy w ten sposób podchodzić, dlaczego się pokłóciliśmy z dzieckiem, dlaczego się pokłóciliśmy z matką, dlaczego się pokłóciliśmy z przyjaciółką, dlaczego chcemy te relacje gdzieś wyrzucić. I właśnie to jest to trzecie rozwiązanie, czyli najprościej to by było, tak? Gdyby był listopad, to bym Wam powiedziała, a dobra, nie chce się Wam to już, nie musicie w to iść. Chociaż zawsze uważam, że są procesy, czy są sytuacje, które rzeczywiście należałoby wyrzucić, bo one nie rokują. Aczkolwiek z drugiej strony uważam, że jeżeli sytuacje, które wciąż w naszym życiu istnieją i one się po prostu nie rozpadły, one po prostu nie zniknęły, one się nie rozpuściły w czasie właśnie tym, którym jest tą osią czasu, czyli to jest ta największa siła przestrzeni do spełniania życzeń i celów. Jeżeli to się w funkcji czasu nie rozbiło, nie zniknęło i cały czas generuje emocje, to nie jest przerobione. To jest to cały czas piłka w grze, więc tutaj cały czas coś trzyma człowieka w tej sytuacji. Jeżeli jest już poczucie obojętności, totalnego luzu, to wtedy rzeczywiście ta sytuacja po prostu znika. I to wtedy jakoś się nad tym człowiek nie musi zastanawiać. To po prostu znika, nie ma żadnego złego, negatywnego poczucia. I to jest właśnie to. A tu w tej chwili mamy często sytuacje, właśnie teraz przestrzeń to będzie podkreślała, które chcielibyśmy, żeby zniknęły, ale one nie znikają. Dlaczego? Bo one są zagadką jeszcze cały czas nierozwiązaną. To jest cały czas spakowany prezent z kokardką. A Ty ciągle trzęsiesz tym pudełkiem i podsłuchujesz, co tam może w środku być. Ale cały czas nie możesz zidentyfikować tego czegoś, co jest w tym pudełku, co tam grzechocze. Cały czas nie wiesz, co to jest. I tak już w końcu nadejdzie ten dzień, kiedy Ty tą kokardkę rozwiniesz i gwarantuję Wam, że jeżeli to nie nastąpi w ciągu kwietnia, to ja nie wiem kiedy, bo to, co jest w tym prezencie, ten prezent jest w Waszych rękach, więc teraz mamy go przerabiać, więc my musimy go teraz po prostu otworzyć. Więc słuchajcie, do tego należy tak podejść, tak wejść w to i otworzyć, czyli wgryźć się w tą przestrzeń i się zastanowić, o co mi chodzi, dlaczego ta sytuacja w moim życiu się dzieje, czemu nie mogę zmienić pracy, czemu nie mogę zmienić miejsca zamieszkania, czemu nie mogę znaleźć kogoś do współpracy na przykład, czemu nie mogę, nie wiem, znaleźć inwestora do swojego projektu. No to są właśnie te tematy, czyli otwórzmy trochę to trzecie oko szerzej i się rozejrzyjmy, co się dzieje dookoła. Dlaczego te treści cały czas są takie, jakie są i jak my mamy z tym pracować, czyli wchłońmy to, funkcja czasu, wchłońmy się, przyglądajmy tego w czasie. I właśnie łączenie przeszłości z przyszłością, czyli to jest ten moment, teraz to się zbiegło ze sobą, spotykają się te dwie warstwy, one na siebie zaczynają się ścierać i fajne rzeczy z tego mogą wyjść, bo właśnie wychodzi połączenie. Także Wy się skupcie na tym połączeniu. I jak będą potrzebne wskazówki z przestrzeni, to ona Wam je przyniesie w postaci niespodzianek. Także zwracajcie na niespodzianki uwagę, bo one są takimi właśnie rozpakowanymi prezentami dookoła, które będą służyły do rozpakowania tego dużego prezentu. Więc to wszystko cały czas leci. Okej, i teraz tak. Skupiacie się na tym, będą takie emocje, będą tarcia, także się przyglądajcie sobie, co Wy chcecie, co inni od Was chcą, na ile to, co inni od Was chcą, Was blokuje, na co Wy się już nie możecie zgadzać, bo chodzi o Was i na ile możecie przekonfigurować tą sytuację zewnętrzną, niekoniecznie oczywiście odstrzeliwując delikwentowi głowę. Jak to można przeinterpretować, żeby to było lepiej dla Ciebie? Ale żeby to zrobić, nie chodzi o to, żeby tamta osoba się miała zmienić, tylko Ty się zmień na tyle, żeby ta sytuacja mogła istnieć. Słuchajcie, tyle na dzisiaj. Życzę Wam udanego końca dnia i najbliższych kilku dni, a my się widzimy już wkrótce, no prawdopodobnie już na prognozie, chyba że jeszcze jakaś aktualizacja się pojawi. Trzymam za nas wszystkich kciuki, uspójniamy treści, lecimy dalej, dzieje się. I to czuć, powinniście to czuć, że się bulgoce wszystko w nas, w innych. Uwaga na konflikty. Trzymajcie się, hej!